A więc witam ponownie na naszym kanale. Dzisiaj mamy coś naprawdę specjalnego do pokazania. Mianowicie znajdujemy się w Mielnie, ale nie tym nad morzem, tylko w Mielnie w gminie Czerwona. I mamy do zaprezentowania cudowną wręcz rezydencję, która ma 740 metrów powierzchni użytkowej, 3,6 hektara działki, ponad 10 pokoi i mnóstwo atrakcji godnych Waszej uwagi, więc zapraszam. Zacznijmy od położenia tej nieruchomości. Znajdujemy się praktycznie przy Puszczy Zielonce. Nieruchomość praktycznie do niej przylega. Puszcza Zielonka jest to bardzo duży kompleks leśny, znajdujący się praktycznie w aglomeracji poznańskiej. Puszcza Zielonka to rezerwaty przyrody, malownicze jeziorka oraz kilometry tras turystycznych szlaków pieszych, jak również rewelacyjnych tras rowerowych i ścieżek do uprawiania joggingu. Puszcza Zielonka to również mnogość dzikiej zwierzyny, w tym zwierzyny często odwiedzającej tą nieopłotowaną część tej nieruchomości. Proszę mi wierzyć, że widziałem z okien domu stado składające się z kilkudziesięciu sztuk danieli, które pasło się dosłownie przy płocie nieruchomości. Nawet tą część nieruchomości, która jest opłotowana, zamieszkują dzikie zwierzęta, takie jak wiewiórki, zające czy też bażanty. Brzmi to, jak bylibyśmy oddaleni naprawdę daleko od samego centrum Poznania, więc jak wygląda tutaj kwestia komunikacji i dokładnej odległości? Nieruchomość położona jest, uwaga, tylko 16 km od Starego Rynku w Poznaniu. Jeśli chodzi o jazdę samochodem, zajmie nam to 20, maksymalnie 25 minut dojazdu do centrum Poznania. Jest to czasami szybciej niż dojazd z to niektórych osiedli mieszkaniowych znajdujących się administracyjnie w mieście Poznań. Oprócz tego mamy tutaj sprawnie działającą linię autobusową, która bez problemu dowiezie nas do Poznania. Po drodze do miasta mijamy takie miejscowości jak Kicin z zapleczem szkoły oraz przedszkola oraz Kozie Głowy. Kozie Głowy to jest takie dość spore osiedle mieszkalne z zapleczem oczywiście szkół, przedszkoli, jak również małe centrum handlowe oraz basen. Zaraz po wejściu znajdujemy się nie w przedsionku, a raczej w wielkim holu łączącym ze sobą wiele pokoi, jak i główny salon, do którego przejdziemy później, ale najpierw pokażemy, co znajduje się tutaj. Za tymi drzwiami ukaże się wręcz majestatyczny tunel z prawdziwej czerwonej cegły, prowadzący do dwóch dosyć ciekawych pokoi. Natomiast po Twojej prawej, jak już widać, mamy tutaj sporo, ale to naprawdę sporo miejsca. I gdy mówię sporo, to naprawdę mam na myśli sporo miejsca na schowanie wszystkich rzeczy, czy to letnich, czy to zimowych, butów, kurtek, czapek, wszystkiego po prostu. 12 wręcz szaf, więc to jest naprawdę gigantyczna ilość miejsca. Mamy tutaj trzy okna, które dają fajną poświatę i służą za świetliki oraz miejsce do wywietrzenia tego całego tunelu. Natomiast choć teraz, Kajetan, podejdziemy bliżej, pokażemy te piękne drewniane drzwi oraz to, co się za nimi znajduje, bo to nie jest dosyć oczywiste. Jak widać, jest tutaj winiarnia. Nie wiemy dokładnie, ile butelek się tutaj pomieści, ale możemy na szybko policzyć, że będzie to gdzieś w okolicy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 razy 9 i to razy 3, plus wszystkie tutaj wysuwane półki na skrzynki od wina, jak i mamy tutaj od Eurocave'a maszynę do chłodzenia tego całego pomieszczenia, no bo oczywiście w winiarni musi być odpowiednia temperatura, więc jest tutaj naprawdę dobra maszyna do tego. I chyba to tyle. Po prostu to jest mały, fajny pokoik, ale to jest pierwsza winiarnia na naszym kanale, więc mi się mega podoba. Możemy przejść dalej. A jeszcze, bo musi być chłodzone. Tak. No. To powietrze by uciekało, temperatura. A właśnie, mamy tutaj drzwi, a jak wiemy, przez drzwi zazwyczaj ucieka powietrze. Natomiast akurat nie w tych drzwiach, bo następne drzwi tego nie mają, ale te, niestety nie możecie tego poczuć, ale możecie prawdopodobnie usłyszeć, że gdy zaczynamy domykać drzwi, pod spodu wysuwa się specjalna uszczelka, która jest opuszczana do samego dołu, tak żeby żaden chłód z winiarni się nie wydostał. Przejdźmy teraz do kotłowni połączonej z pralnią, która jest dość
sporych rozmiarów, tak jak możesz zobaczyć, choć kajetan. Pokażemy, jak to wygląda z wewnątrz, bo naprawdę jest co pokazywać poza rozdzielnikami, które doprowadzają ciepło do całego tego domu. Mamy tutaj też ogromną pompę ciepła, geotermalną pompę ciepła. Nieruchomość jest praktycznie samowystarczalna. Wodę czerpiemy z własnego ujęcia o głębokości 114 metrów. Jest to woda mioceńska, bardzo smaczna i czysta. Do ogrzewania nieruchomości użyto pompy geotermalnej. Pompa geotermalna jest dużo droższa w wykonaniu, natomiast jest ona bardzo, bardzo wydajna. Dużo bardziej wydajna niż powietrzne pompy ciepła. Żeby ją zrealizować, wykonano tutaj 7 odwiertów o łącznej głębokości ponad kilometr. Mamy tutaj też nowoczesną, prostą w obsłudze i sprawnie działającą miejscową oczyszczalnię ścieków. W domu jest zainstalowany bardzo nowoczesny i sprawny system wentylacji, a całość jest zasilana z paneli fotowoltaicznych umiejscowionych na szczycie wzgórza o łącznej mocy 40 kW. Panele te zostały realizowane jeszcze przed 2001 rokiem i podłączone do sieci Eneli, w związku z tym są na bardzo korzystnych zasadach finansowych. A jako dodatkowe zabezpieczenie mamy tutaj również zainstalowany agregat prądotwórczy zasilany ropą, w razie czego spokojnie wystarcza na zasilenie w prąd całej nieruchomości. Zostały nam już ostatnie drzwi, które prowadzą do dosyć sporego, bo aż 70-metrowego garażu, który jak widać na chwilę obecną mieści 2 samochody. Jednak nie będzie problemu, żeby zmieścić tu 3 Fiaciki 500. Ale co jest jeszcze warte wspomnienia, to to, co się znajduje nad całą powierzchnią garażu. Mianowicie można to nazwać strychem. Ale to nie jest sam strych, bo znajdziemy tam również serwerownię i centralę wentylacji. Pomijając już właśnie cały strych, mamy tutaj dosyć ciekawy detal, który znajduje się zaraz po wejściu do domu. Mianowicie przyciski, które są programowalne i na przykład tutaj mamy jeden przycisk ustawiony, żeby sobie wyłączyć wszystkie światła na całej rezydencji, więc nie musimy biegać od pokoju do pokoju, wyłączać wszystkiego po kolei. Tylko gdy idziemy do naszego samochodu, żeby gdzieś pojechać, klikamy jeden przycisk, wszystko się wyłącza, jest ciemno, jedziemy. Zaraz po wyjściu z naszego magicznego tunelu możemy przejść do drugiego pokoju, który obecnie służy jako gabinet. To jest dosyć sporych rozmiarów gabinet, może mieć około 17-18 metrów kwadratowych. I musimy się zatrzymać w tym miejscu i pokazać po prostu ten piękny widok na po prostu spokój. Coś, o czym warto wspomnieć, mianowicie o wlotach wentylacyjnych, które są zaraz nad oknami, więc nawet jeżeli będzie nam z okien ciągnęło, chociaż nie powinno i w tych oknach nie ciągnie, bo to są okna nie trzyszybowe, a czteroszybowe, które są ultra po prostu rzadkie i są ultra bezpieczne i szczelne. Wychodząc z gabinetu, oczywiście przyda nam się pewna toaleta na wyciągnięcie ręki, żeby nie chodzić po całym domu. I ją tutaj mamy, ale zanim do niej przejdziemy, chciałbym, Kajetan, żebyś się skupił na wręcz gigantycznym 4-metrowym oknie, z którego mamy naprawdę ładny widok ponownie na pole i drzewa, które widzieliśmy również z gabinetu. Więc jak widzicie, jest co oglądać, jak i również jest co oglądać w co prawda małej, ale przemyślanej łazience z marmurem wyciętym z jednego bloku o nazwie Forest Green. Myślę, że to jest naprawdę fajny detal, bo łączy się bardzo z widokiem z każdego wręcz okna w tej rezydencji. Jest to po prostu fajny, przemyślany detal, jak i kontrastowa ściana po twojej prawej i za tobą, Kajetan. No i oczywiście okno za tobą, z którego ponownie mamy widok na Green Forest. Teraz sobie przejdziemy do ulubionego pokoju mojego w całej tej rezydencji, mianowicie do siłowni. My tutaj mamy normalnie bieżnię, mamy wioślarza, mamy rowerek. Właściwie nie powinienem nazywać tego pomieszczenia siłownią, bo nie możemy tutaj tylko i wyłącznie ćwiczyć, ale jak widać mamy tutaj też saunę stworzoną ze skandynawskiego świerku sprowadzanego wprost z Finlandii. I myślę, że z tego najbardziej bym się cieszył, gdybym posiadał taką rezydencję, gdy po ciężkim treningu mógłbym od razu wejść sobie do sauny. Mamy tutaj również wyjście na
ogromny ogród. I to nie tylko z tych wielkich drzwi przesuwnych, ale również z drzwi za tobą, Kajetan, z drzwi tutaj naprzeciwko mnie. Więc to jest świetne dopełnienie całego naszego spa. Ale nie wspomnieliśmy jeszcze o jednym aspekcie, mianowicie o tym, że mamy tutaj nie tylko toaletę, ale wręcz pełnoprawną łazienkę z prysznicem, który jest po prostu kluczowy po skończonym treningu. I co warto jeszcze tutaj wspomnieć, to specjalnie wejdę jeszcze do środka, bo mamy tutaj specjalne płytki. Specjalne. Ja wiem, że są specjalne. Wy pewnie nie wiecie, że są specjalne, bo wyglądają na pierwszy rzut oka jak zwykłe płytki. Natomiast nie są zwykłymi płytkami. Jak można zauważyć, te kafelki mają około 1,5 cm grubości. Solidne płytki sprowadzane prosto z Włoch. I tutaj mamy pattern taki brązowy, ciepły. I on będzie się trochę zmieniał na przestrzeni całego domu. Natomiast wszędzie zobaczymy tą mozaikę w połączeniu z płytkami. Możemy już przejść do samego serca tej rezydencji, jak i każdego wręcz domu. Mianowicie do wyjątkowej i ogromnej kuchni, do której, jak widać, nie wchodzimy jednym głównym korytarzem, ale również drzwiami, którymi wszedłem ja. Jak widać, wyszliśmy właśnie ze spa, a te drzwi są naprzeciwko drzwi do spa i zostały one stworzone po to, aby utrzymać symetrię. Natomiast skoro znajdujemy się już w sercu tej kuchni, warto wspomnieć o tym, że wszystkie urządzenia i meble trwale związane z tym domem są w cenie nieruchomości. Zabudowy kuchni, w tym całe wyposażenie kuchni, garderoby, na stałe wmontowane szafy. Co do pozostałych mebli tak zwanych ruchomych, jak również sprzętów ogrodowych, właściciele mogą je zostawić po ustaleniu oczywiście jakiejś dodatkowej odpłatności. W cenie nieruchomości mamy niesamowity klimat z nią związany, obcowanie z przepiękną przyrodą. Właściciele mówią, że praktycznie przez cały rok można tutaj się czuć tak, jakby się było na wakacjach. Dla niej, jak również dla nieruchomości sąsiednich, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który z jednej strony sankcjonuje zabudowę na tej nieruchomości, a z drugiej strony wyklucza możliwość zabudowy na nieruchomościach sąsiednich. Inaczej mówiąc, mamy pewność, że nie powstanie tutaj w najbliższym sąsiedztwie jakakolwiek zabudowa osiedli mieszkaniowych bądź inna zabudowa, która popsuje ten niesamowity i unikalny charakter tej nieruchomości. Teraz możemy skupić się na kuchni, jak i na właśnie urządzeniach, które w niej znajdziemy. Mamy tutaj dwa piekarniki firmy Siemens, mamy mikrofale firmy Siemens. Tak jak widzieliście przed chwilą, mamy tutaj również wbudowany ekspres marki Siemens i podzieloną na dwie części płytę indukcyjną z płytą ceramiczną. Tutaj ten mniejszy prostokąt to jest płyta ceramiczna, większy kwadrat to jest płyta indukcyjna wraz z dużym okapem. Natomiast to, co jest dosyć ciekawe w tej kuchni, poza oczywiście rozmiarem, bo jest gigantyczna, jest to, że zarządzać nią można właśnie z tego miejsca, w którym stoję, z tego narożnika. Ponieważ mamy tutaj dostęp do lodówki, która znajduje się praktycznie zaraz za mną, jak tak stoję. Mamy dostęp tutaj do szafki ze sztućcami, oczywiście do płyt naszych indukcyjnych, do piekarników i do wcześniej wspomnianej mikrofali. I co chyba najważniejsze, mamy dostęp do sporej naprawdę, sporej spiżarki. Więc tak jak możecie zauważyć, mamy tutaj sufit na wysokości kuchni, tak jak mamy wnękę, w której zmieściłbym się ja jeszcze razy 3. Więc dużo mamy tutaj miejsca do schowania wszystkiego i po prostu wszystko fajnie jest tutaj wkomponowane, więc z tego miejsca możemy robić pyszną kawusię i obiad dla całej rodziny. Dobra, myślę, że możemy już przejść do naszej głównej jadalni, która jest równie pokaźnych rozmiarów jak sama kuchnia. I w tym miejscu chciałbym się skupić na dwóch rzeczach. Lampie o nazwie Sky Garden. Możecie wygooglować, co to jest za lampa i jak rzadka jest ta lampa. I jak równie droga jest ta lampa. A poza tą lampą chciałbym się skupić na tym, co widać przez jedno okno z 10 w całej jadalni. Mianowicie już nie dom ek, a
prawdziwy, porządny dom na drzewie, który jest ogrzewany, ma kamery, ale do tego przejdziemy później. Na razie chciałbym się skupić na jadalni, która jest naprawdę drugim mniejszym sercem tego domu, zwłaszcza z takimi widokami z każdej wręcz strony tej jadalni i klimatycznym oświetleniem. Ale nie tylko mamy tutaj klimatyczne oświetlenie, bo również oczywiście w salonie, do którego teraz możemy przejść. Co warto powiedzieć w tym salonie, to aranżacja jego wnętrza. Mianowicie belki nade mną, subtelny łuk za gigantycznymi ponownie dwoma oknami oraz, przechodząc dalej, kominek otoczony elewacją z czerwonej cegły, która została użyta na zewnątrz budynku. Więc to tyle z tego małego, normalnego salonu. Myślę, że możemy przejść dalej. A więc oprócz naszego, powiedzmy, standardowego salonu, mamy jeszcze pewien ciekawy pokój za tymi drzwiami, który nie jest oczywistością. Mianowicie pokój rozrywki o wymiarze około 75 metrów kwadratowych. I te 75 metrów kwadratowych mieści w sobie bibliotekę, bilarda, całą, jak widać, strefę do oglądania telewizji, ale również do odsłuchu w standardzie audiofilskim. Więc mamy tutaj nagłośnienie stereo o naprawdę wysokiej jakości. Mamy również projektor. Przechodząc dalej, mamy tutaj dość ciekawy i bardzo fajny dodatek do całego pomieszczenia, mianowicie kominek ze skandynawskiego kamienia, który, uwaga, przechowuje ciepło. Więc nawet jeżeli skończymy tutaj już palić swoje drewno wieczorem, ten kamień będzie ogrzewał nam całe pomieszczenie przez dobry kilka godzin. Przechodząc i w sumie wracając do stołu bilardowego, o którym powiedziałem wcześniej, jest to 9-stopowy stół do pula. Natomiast co warto dopowiedzieć, to to, że cały pokój został zaprojektowany właściwie pod ten stół bilardowy, a dokładniej pod to, żeby móc sobie z każdej strony swobodnie uderzyć kijem i nie haczyć ani o nasze piękne okna, ani o żadne ściany. Natomiast to, co jest fajne w tym pokoju, a w sumie to najfajniejsze, to to, że nawet w dzień możemy zmienić ten cały pokój w salę kinową. Także po skończonym seansie, to, co jest cudowne wręcz w tym pokoju, to to, że ponownie, tak jak w spa, mamy tutaj gigantyczne, przesuwne okna, za którymi wita nas 70-metrowy taras. Ale uwaga, to co jest po prostu wspaniałe w tym tarasie i rozsadza mi trochę głowa, to te trzy lampy, pod którymi właśnie stoję i niestety nie możecie tego poczuć, ale to nie są zresztą, jak widać, zwykłe lampy oświetlające ten taras, bo takie mamy tutaj mini lampki, to są lampy ogrzewające. Normalnie w tym miejscu, w którym ja stoję, ta lampa mnie ogrzewa. Mogę podejść tutaj bliżej, będzie mnie bardziej ogrzewać, więc nawet w takie chłodne dni i chłodniejsze wieczory, tak jak mamy dzisiaj, możemy tutaj w komforcie odpoczywać. Ok, więc weszliśmy teraz na pierwsze piętro tego domu. Przejdziemy sobie najpierw w lewo, pokażemy dwa pokoje i jedną łazienkę. Zaczynając od pierwszego. W ogóle warte wspomnienia jest to, że każdy z tych pokoi ma plus minus 20 metrów kwadratowych. I co warte do powiedzenia, wszystkie pokoje mają własną garderobę. Tutaj mamy drugi pokój gościnny / dziecięcy. W nim akurat jest trochę inne zastosowanie okien, bo wchodząc do niego mamy okna z prawej strony z widokiem na naszą ziemiankę, jak i cały ogród. Ale to, co jest jeszcze ciekawe, to właśnie to, że tutaj nie ma normalnej garderoby ze względu na to okno okrągłe, które możemy otwierać sobie w ten oto sposób. Jest to trochę uciążliwe, ale naprawdę dodaje dużo uroku i dlatego po prostu tutaj nie mamy garderoby zamkniętej. Możemy teraz przejść do ostatniego pokoju w tej części skrzydła, który jest łazienką i możemy zauważyć to, co mówiłem wcześniej, że w każdej łazience znajdziemy tą mozaikę, tylko w innym kolorze. Tu akurat mamy biel z szarością, natomiast to, co jest najciekawsze w tej łazience,
to nie świetlik, a okno dachowe, które znajduje się nade mną. I dodatkowo jest ono sterowane zdalnie, więc nie musimy używać jakiejś drabiny, żeby po prostu go otworzyć. Tylko jednym przyciskiem możemy je otwierać i zamykać. Zahaczymy jeszcze o jeden z normalnych, powiedzmy, pokoi, zanim przejdziemy do bardziej ekscytującej części tego skrzydła. I tutaj oprócz tego malutkiego okienka rozbiorno-uchylnego, które znajduje się zaraz obok garderoby, możemy zauważyć własny balkon. Przechodząc dalej, mamy trzecią w tym domu łazienkę. Ponownie mamy tutaj mozaikę, tak jak w każdej po prostu łazience w tym domu. Natomiast tutaj mamy mozaikę zielono-biało-żółtą, ponownie z szarymi kaflami, narożnym prysznicem, dosyć sporą wanną i widokiem na nasz podjazd. I to tyle z jednego segmentu tego skrzydła, możemy przejść do drugiego. O czym na początku możemy wspomnieć, wchodząc do tego właśnie niepokoju? O tym, że to jest mieszkanie. Dodatkowe mieszkanie w tym ogromnym domu, bo tak jak widzicie, mamy tutaj jedne drzwi, drugie drzwi, trzecie drzwi, czwarte drzwi, za którymi za chwilę pokażemy, co jest. Natomiast możesz, Kajtek, już wejść tutaj do środka i pokazać coś, co cię w sumie wita, jak wchodzisz do tego mieszkania. Fajny widok, co prawda, już nie na ogród, bo mamy tutaj uskok dachu, ale widzimy również okna dachowe. I po prostu daje to fajnego uroku i sprawia, że sam ten przedsionek, czy też hol tego mieszkania nie jest po prostu taki ciemny. Nie musimy zapalać światła, bo mamy oświetlenie z okien. Natomiast przechodząc dalej, możemy pokazać po kolei, co tutaj się znajduje w tym osobnym mieszkaniu. Dodatkowy pokój. Teraz jest to pokój gościnny. Wejdziemy tutaj tylko na chwilę, żeby pokazać, że z niego jest również wyjście na dosyć duży balkon, ale nie tylko z tego pomieszczenia jest wyjście na dosyć duży balkon, bo również z tego pomieszczenia mamy wyjście na ten balkon, bo to pomieszczenie jest główną sypialnią tego domu. I tak jak możecie zauważyć, tutaj widać dużo więcej z tego balkonu, ponieważ widzimy tutaj praktycznie cały nasz przedni ogród. Widoki z każdego praktycznie okna są tutaj wręcz bajkowe. Tak samo z tego owalnego okna teraz za mną. Niby zwykły mały dodatek, żeby po prostu wprowadzić więcej światła do głównej sypialni. Jednak nadal jest to po prostu piękny widok i można tutaj stać, się zapatrzeć, zrelaksować. Oczywiście to okno również można otworzyć. Aktualnie jest ono zablokowane, żeby nie spadło, bo to okno można położyć tutaj na płasko w celach umycia czy też większego przewietrzenia tej sypialni. Piękny widok z jednego okna, jak i z drugiego balkonu, ale są tutaj jeszcze jedne drzwi. Co to są za drzwi? Pewnie się już domyślacie, co to są za drzwi po rozmiarach tego domu, więc nie będziemy dłużej czekać. Potwierdzimy, że jest to garderoba, w której również znajdziemy ponownie wkomponowane meble, które zostaną w tym domu i są one wliczone w jego cenę. I ponownie widzimy tutaj drewniane okna Roto. Tym razem one są trzyszybowe. Na przestrzeni całego domu mamy okna czteroszybowe, okna dachowe są trzyszybowe. Jednak tutaj ponownie mamy rolety zewnętrzne i po prostu jest to dosyć pokaźnych rozmiarów garderoba. Myślę, że w sumie nie myślę, a wiem, że jest to największa garderoba, którą mieliśmy dotychczas na kanale. Jest nowy rekord. Jest nowy rekord, który będzie ciężki do pobicia, bo to nie jest jedyna garderoba w tym domu. I chciałbym Was teraz zaprosić do drugiej garderoby, bo to jest garderoba damska, a jeszcze czeka na nas garderoba męska. Natomiast gdzie ta druga męska garderoba się znajduje? Pewnie niektórzy z Was już pamiętają, że na początku mieliśmy tutaj właśnie takie oto drzwi. Rozsuwane drzwi, które prowadzą właśnie do garderoby męskiej, która również nie jest jakichś małych rozmiarów, tak jak możesz, Kajetan, zauważyć. Powiedziałbym, że ona jest dużo większa niż garderoba na pewno w pokrzywnie. Nie wiem, czy w puszczykowie, na pewno nie na długość, jednak kumulując garderobę męską z garderobą damską, tak jak wcześniej wspominaliśmy,
mamy nowy rekord. I kończąc już zwiedzanie pierwszego piętra, wejdziemy do głównej łazienki. Na wejściu mamy tutaj dosyć sporych rozmiarów szafę, w której możemy schować co tylko chcemy, czy to ręczniki, czy szlafroki. Przechodząc dalej, już po prostu widać, że to jest główna łazienka w całym domu. Bo wielkościowo myślę, że ona jest podobna do niejednego salonu w centrum Poznania. I pomijając genialne wręcz widoki, ponownie na dom na drzewie, mamy gigantyczną wannę i zaraz za tą ścianką mamy naprawdę sporych rozmiarów prysznic, który teraz możecie zauważyć. Jest to naprawdę godna łazienka całego tego domu. I tymi oto słowami zakończyliśmy zwiedzanie pierwszego piętra, ale została na nas jeszcze cała działka do zwiedzania, więc zapraszam Was na działkę i w końcu na ten wspaniały dom na drzewie. Także widzimy się na dworze. Jak widzicie, mamy tutaj dosyć sporo do pokazania, ale zaczniemy chyba, Kajetan, od tego domku, nie? Oczywiście. A raczej domu, no właśnie, oczywiście, bo tyle o tym rozmawialiśmy. Sami jesteśmy ciekawi, jak dokładnie tam wygląda, bo wcześniej byliśmy tylko na chwilę, więc chodźmy, pokażmy ten piękny dom na drzewie. Domek na drzewie z tarasem w koronie drzewa. Domek służy takiemu odosobnieniu oraz pełnemu relaksowi, a mimo tego jest wyposażony w ogrzewanie oraz internet. Pewnie na tą chwilę nie widzicie, no bo jest aktualnie jesień i jest mnóstwo liści, które opadły z liściastych drzew, które swoją drogą są dębami na przestrzeni całego tego prywatnego lasku, bo tak, to jest prywatny las przynależący do tej nieruchomości, ale na przestrzeni tego prywatnego lasu znajdziemy tutaj multum dębów, chociażby takie, które mają około 150 lat. Trzy takie podtrzymują właśnie nasz dom na drzewie. Natomiast to, co chciałem Wam przekazać, to to, że nie widzicie na tą chwilę, że tutaj jest ścieżka. To znaczy widzicie, że jest wydeptana, ale nie widzicie, że ona jest fajnie utrzymana, bo ogród tutaj jest ogromny. I jak widać, pracy przy nim, i można się domyślać, że pracy przy nim jest równie natłok, ale ogród był projektowany i zarządzany przez specjalistyczną firmę, stąd oczywiście tutaj, jak nie ma opadniętych liści, jest pięknie poprowadzona i zauważalna, wyznaczona dróżka. Wejdźmy sobie w końcu na ten wyczekiwany dom. Wspominałem wcześniej o detalach i o tym, jak szczególną uwagę właśnie tutaj zastosowano na detale. I chociażby takie drzewo, zostało dla niego specjalna wydrożona dziura, żeby ono mogło po prostu tutaj stać i komponować się świetnie z tym domem. Mógłby ktoś inny stwierdzić, że mamy tutaj multum drzew, więc to jedno wytniemy. Ale tutaj postąpili inaczej, zgodnie z naturą, więc na pewno duży plusik za to, a my możemy wejść do środka. Więc po wejściu, jak widzicie, nie jest to za duży dom, co było zresztą widać też z zewnątrz, ale najważniejsze są tutaj ponownie okna, bo mamy na jednym narożniku okna, na drugim narożniku okna i za mną są drzwi, którymi przejdziemy za chwilę. Ale dlaczego wspominam ponownie o oknach? Dlatego, że pomimo, że ten dom jest małych rozmiarów, nie czujemy się tutaj klaustrofobicznie. Widzimy piękną polanę z jednej strony, widzimy cudowny las z drugą polaną z drugiej strony i kawałkiem ogródka. Ale co jeszcze ważne, tak jak wcześniej wspominałem, ten dom jest ogrzewany. Dodatkowo mamy tutaj normalnie Wi-Fi. A jeszcze trzecia rzecz, o której warto wspomnieć, znajduje się, powiedzmy, że na górze tego domku, więc teraz otwórzmy te drzwi i wejdźmy drabiną na samą górę. Ta trzecia rzecz, o której Wam wcześniej wspominałem, to jest wysokość, na której się właśnie znajdujemy, stojąc na dachu tego domu. Dokładnie 8 metrów nad ziemią. Jest trochę dużo, ale powiem Wam, że jak się tak wychyliłem, to widzę dwa kolejne ogromne grzyby, więc nie jest to aż tak przerażające. Nawet osoby z lękiem wysokości, myślę, będą się tutaj czuły dość bezpiecznie, zwłaszcza, że mamy solidny płotek z kratką,
I zwłaszcza, że mamy tak po prostu majestatyczne widoki. Przed chwilą jeszcze rozmawialiśmy między sobą z Kajetanem, że cudownym rozwiązaniem byłoby umieszczenie tutaj tyrolki, która prowadziłaby do basenu, bo mamy tutaj mnóstwo miejsca, żeby taki basen zrobić. Więc no, to by było coś fajnego. To by było coś fajnego, zdecydowanie. Możemy dopowiedzieć, że nawet idąc taką prostą ścieżką, możemy podziwiać nasz piękny dom. I gdyby to była po prostu cegiełka, ona by nie cieszyła tak oka. A jako, że to jest bardzo skomplikowany konstrukcyjnie projekt, to naprawdę jest to jak sztuka, która mili oko. Natomiast znajdujemy się teraz w ciekawym w swojej prostocie miejscu, mianowicie obok paneli fotowoltaicznych, które produkują tyle energii, że spokojnie przez lato starcza praktycznie na całe zapotrzebowanie tego ogromnego domu. Właściciele deklarują, że w całym 2022 roku koszty związane z mediami, czyli prądem, wodą, kanalizacją, wynosiły około 6 tysięcy złotych. Dodatkowo dochodzi jeszcze podatek od nieruchomości w kwocie 1700 zł, co przy tej powierzchni gruntu i domu jest naprawdę niewysoką kwotą. Jest tutaj jeszcze jeden ciekawy aspekt, bo jak widzimy, dom jest położony dosyć nisko, i dlatego o wschodzie słońca nie jest on mocno oświetlony. A najmocniej oświetlona część na tej całej posiadłości znajduje się tutaj. I w planach założenie było tutaj winiarni. Natomiast jeszcze jednym ciekawym aspektem, który znajduje się na tej działce, znajduje się na wprost mnie, mianowicie plantacja lawendy w świetnym wręcz stanie, utrzymana przez profesjonalistów. Oczywiście teraz to nie jest sezon na lawendę, więc jej nie uświadczymy w jej pełnej okazałości. Jednak od czerwca będzie tutaj po prostu pięknie, fioletowo, nawet z przebłyskami czasem różu, wiadomo jak lawenda wygląda. Więc chciałem to tylko zaakcentować, bo z tego miejsca, oczywiście nie kończymy jeszcze zwiedzania, bo z tego miejsca, jak już niektórzy mogą zauważyć, coś się czai jeszcze poziom niżej. A poziom niżej dokładniej czai się kort tenisowy. Więc przejdźmy teraz, bo mamy oczywiście dodatkową, specjalnie pod to zrobioną ścieżkę, aby przejść na nasz piękny kort tenisowy. Prawdziwych, pełnowymiarowych rozmiarów. I jak widać, mamy tutaj nie tylko kort tenisowy, ale również mamy wyznaczone linie do badmintona, jak i kosz do gry w koszykówkę. Natomiast to, co jeszcze jest ciekawe, oprócz kortu tenisowego, mamy tutaj specjalny 35-metrowy domek, czy to dla gości, czy to może na sklep z prysznicem, więc zawsze po zakończonej partyjce w tenisa można iść się wykąpać. Jest tam również toaleta, jest mini kuchenka. Można tam po prostu urządzić sobie to jak specjalny domek, powiedzmy sportowy, gdzie będziemy trzymać wszystkie rzeczy związane z tenisem czy koszykówką. Lub również, jeżeli obsługa lub menadżerowie tej posiadłości będą tutaj przyjeżdżać, żeby zajmować się ogrodem lub też czyszczeniem całej rezydencji, mogą spokojnie przebywać w tym domku. Myślę, że to tyle z kortu tenisowego. Niestety dzisiaj nie ma warunków, żebyśmy sobie zagrali, więc możemy przejść do dalszej części naszego ogromnego ogrodu. Wcześniej mieliśmy jedno ognisko, takie miniaturowe, nie? No. Teraz sobie pójdziemy na takie prawdziwe ognisko. O, tu jest brama właśnie, którą wjeżdżaliśmy. I co fajne, wiesz co, to chodź pokażmy od razu. Pomijając to, że mamy tutaj mury i bramę, to mamy również z trzech stron rezydencji taki strumyczek wody, co można nazwać w sumie poniekąd fosą. No i to jest bardzo fajne, bo nie doprowadza aż tyle kretów na działkę, bo tutaj praktycznie żadnego kopca kreta nie widzieliśmy. A i jednak, odpływ, no właśnie, deszcz. Właśnie, bo jak pada dużo, a zresztą wczoraj dużo padało, przez praktycznie cały dzień i całą noc. I dzisiaj nic tutaj na polu nie ma i nic nie ma w ogóle tutaj na ziemi wody.
więc wszystko się zebrało tam. To jest taki fajny dodatek w postaci ochrony przed kretami i ochrony przed ulewami. Nie? Od razu po wejściu znajdujemy się w dosyć sporym przedsionku, jak na rozmiar samego domku gościnnego. I wita nas po prawej stronie pełnowymiarowa łazienka. Oczywiście ten dom nie ma w sobie tak specjalnych rzeczy jak dom główny. Jednak warto o nim wspomnieć, ponieważ mamy tutaj około 70 metrów kwadratowych. Jest to dom, który można wykorzystać albo właśnie dla gości, którzy przyjeżdżają gdzieś z daleka, lub dla naszej dalszej rodziny, lub po prostu dla menadżerów i osób zajmujących się tym całym domem. Mamy tutaj całą pełnowymiarową kuchnię, mamy płytę indukcyjną, dużo szafek, granit na blacie i bajeczny widok, który, uwierzcie mi lub nie, ale tutaj z każdego okna jest majestatyczny widok, którego po prostu nie przebijecie, nieważne w jakim rejonie miasta jesteście. Z każdego okna, czy to w takim domku dla gości, czy też dla obsługi tego całego ośrodka, mamy tutaj telewizor, multum okien, kanapy, w zasadzie wszystko, czego potrzebujemy, ale jeszcze przejdźmy na górę, pokażmy, co tam się znajduje. Chodząc na pierwsze piętro, musimy uważać, bo mamy tutaj skośne sufity, jednak ma to swoją zaletę w postaci ponownie ładnego widoku z okna dachowego, które jest drewniane, jak i wszystkie okna na dole i w budynku głównym. Jednak tutaj mamy okna trzyszybowe, na dole w każdym oknie mamy pakiet czteroszybowy, co jest naprawdę bardzo rzadko spotkane. Jednak jeżeli chodzi o sam ten domek i piętro, mamy tutaj dosyć sporo miejsca właśnie na łóżko, czy to na zagospodarowanie tamtej wnęki na szafę. A przechodząc do drugiego pokoju, mamy dwa łóżka, ponownie mamy okno dachowe, jednak tym razem jest to lepszy widok na pole i naszą działkę. To by było na tyle z naszego domku gościnnego. Widzieliśmy już piękne zielone pola, widzieliśmy budkę, którą można przeznaczyć na konie, widzieliśmy też porządne, prawowite ognisko, a teraz zobaczmy to, co znajduje się za mną, mianowicie ziemiankę, do której wchodzimy bardzo urokliwym tunelem wręcz z winorośli i drzwi, które witają nas do naszej ziemianki, gdzie uwaga, widzieliśmy na przestrzeni całego domu i działki mnóstwo natury i również widzimy ją tutaj. Zobacz, Kajetan, na sufit. Motyle. Cała ziemianka jest pusta. Można ją przeznaczyć na winiarnię, ponieważ tutaj mamy stałą temperaturę 14 stopni i ona się nijak nie zmienia. Ciągle jest tutaj 14 stopni. Mamy dosyć dużo miejsca, więc tutaj naprawdę można zrobić sporą, ale to sporą winiarnię. Dobrze, więc to tyle z naszej ziemianki. Możemy teraz przejść na letnią kuchnię. Jako, że nagrywamy tą piękną nieruchomość akurat bajeczną jezienią, co oczywiście ma swoje uroki, niestety nie możemy tutaj zauważyć, jak cudownie otulają winorośla nasz stół jadalniany do letniej kuchni. Ponownie świetnym po prostu detalem jest zastosowanie tych lamp, które widzieliśmy wcześniej na tarasie. One również będą nas tutaj ogrzewać nawet w takie zimniejsze dni, czy też wieczory, jak mamy dzisiaj. Jeszcze z ciekawych rzeczy, mamy tutaj ponownie z czerwonej cegły ogromny wręcz piec. Dlaczego piec, jak tutaj mamy kominek? A dlatego piec, że tutaj mamy prawdziwy piec do pizzy. Pomijając piec do pizzy, mamy tutaj ogromnego grilla, jak i całą po prostu kuchnię letnią. Mamy zlew, oczywiście nie ma teraz doprowadzonej wody, ponieważ już jest zimno, natomiast możecie sobie tylko wyobrazić, jak cudownie byłoby tutaj jeść, przyrządzać sobie świeżą pizzę latem. Także to by było chyba na tyle. Nie pozostaje mi nic innego, jak z tego miejsca
serdecznie podziękować właścicielom tej nieruchomości, jak i samemu agentowi nieruchomości, panu Maciejowi, oraz tobie za to, że jeszcze tutaj jesteś i za to, że oglądasz to pożegnanie tego długiego filmu, że udało ci się dotrwać do tego miejsca. I nie pozostało mi nic innego do powiedzenia, jak ciao!